Cześć! Wczoraj pojawił się materiał na kanale Minecraft.net, gdzie został zaprezentowany bardziej szczegółowo mob Mublum i dowiedzieliśmy się więcej szczegółów na jego temat. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, aby więcej osób się dowiedziało, czym ten mob ma być i może wpłynęło to na jego decyzję, czy oddać głos na tego moba, czy też nie. Filmy o mobach kolejnych pojawią się jutro oraz pojutrze rano. Więc zacznijmy. Dowiedzieliśmy się, że pszczoły i Mublum są przyjaciółmi, co również sugeruje animacja, gdyż widzimy między nimi lecące serduszka. Pojawiają się i żyją w biomie kwiatowego lasu, więc jest to mob ekskluzywny dla tego biomu. Są żółte i pokryte pięknymi kwiatami. I niestety, to już wszystko. Wychodzi na to, że to będzie zwykła krowa, tylko że inna kolorystycznie. Być może, bo podkreślam, że nie zostało to w filmie potwierdzone, jedynie pszczoły będą mogły zapylać kwiatki z powierzchni krowy, chociaż szczerze mówiąc, mam wrażenie, że jedyną atrakcją nowego moba oprócz jej ciekawego wyglądu będą widoczne serduszka w pobliżu pszczół. Niestety, ale ten filmik dobitnie pokazuje, że ten mob nie będzie niczym innowacyjnym w grze, tylko jak wspomniałem, kolejnym rodzajem krowy. Mam wrażenie, że w tę animację włożono więcej pracy niż w same moby. Ten odcinek jest bardzo krótki, jednak w związku z tym, że wczoraj pojawił się na kanale Minecraftowym filmik a propos tego moba, który omawia szczegóły a propos niego, postanowiłem Wam również nagrać to na kanał, aby rozwiać nadzieję niektórych osób, że ten mob będzie jednak miał więcej funkcji. Jednak okazuje się, że niestety nie. W dalszej kolejności zgaduję, że będzie Isologer, więc jutro rano będzie czekał odcinek z informacjami o nim lub ewentualnie o świecącym squidzie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, życzę Wam miłego dnia. No i oczywiście pozdrawiam.